Bonjour, bonjour. Pozdrawiamy z naszego jesiennego urlopu. Jesteśmy w Oksytanii, w departamencie Aveyron. Tutaj byliśmy również w lutym i spodobało nam się to miejsce, dlatego przyjechaliśmy znowu. Już tutaj 3 dni siedzimy, ale nic nie nagrywaliśmy, po prostu się relaksujemy i teraz znowu jedziemy sobie na małą wycieczkę do miejscowości Najak albo Najak, nie wiem, do Villefranche, jakiś drugi człon nazwy, którego w życiu nie wypowiem, i do Belcastel. A póki co mamy problem, ponieważ na terenie tego, to jest kemping głównie, ale my w takim domku małym jesteśmy, okazało się dzisiaj, że nie ma prądu, jakieś prace są. No i jedziemy do wyjazdu i co się okazało, że nie możemy otworzyć bramy. Powinna się sama otworzyć, bo to działa na indukcję, ale niestety jest zablokowane wszystko. Myśleliśmy, że może jak nie ma prądu, to się jakoś manualnie to otwiera, ale póki co nie udało nam się. Czekamy, aż pani, która jest właścicielką tego ośrodka, odpisze nam. I zobaczymy. Teraz w samochodzie tu. No i co, i co? Nic, bagala bym zjadł. Co za przygoda. Teraz nie zjesz. Teraz nie wyjadę. Myśmy pojechali na zwiedzanie. Ho, udało się, jedziemy. Jesteśmy w drodze. Okazało się, że jest inna, druga brama otwierana manualnie. Nie szlaban, tylko zwykła brama, która nie była zamknięta, więc szybko na drugą stronę skoczyliśmy, otworzyliśmy i jedziemy. I po półtorej godzinie jazdy dojechaliśmy do miejscowości Najak. Tak to się chyba czyta. Nie tak jak wcześniej mówiłem Najac, czy tam Najak, gdyż ja po francusku czytać nie potrafię. To jest mała mieścina z jakimś zamkiem, ale historyczne miasteczko. Dlatego idziemy pospacerować. Słońce świeci, ale mimo wszystko jest dosyć mroźno, bo tutaj, w tym regionie, w Oksytanii, w departamencie Aveyron, mają zimy i śniegi. Bardzo ładna miejscowość, różniąca się troszkę architektonicznie od tego, co można znaleźć na Lazurowym Wybrzeżu. Ale również jest tutaj przyjemnie,
ale największą różnicą jest temperatura, zamarzam, jest chyba plus 5 stopni tylko. Tutaj przynajmniej pojawiają się jesienne kolory, bo w Nicei na Lazurowym Wybrzeżu jesieni po prostu nie ma. Bardzo fajne miasteczko. Nie jest wielkie, ale urodziwe. Przypomina jak z jakiejś bajki Disneya, tylko jeszcze brakuje jakichś księżniczek biegających w długich sukniach i rycerza na białym rumaku. Było napisane 50 metrów, a tu przeszliśmy już 100, a ciągle jeszcze nie ma, to jest 300 metrów zaraz będzie. Doszliśmy na górę zamkową, ale do zamku chyba nie wchodzimy. Wstęp dla osoby dorosłej kosztuje 6 euro, dla dziecka 4,50, ale ja stwierdziłem, że nie wchodzę, bo żeby kupę kamieni oglądać za 6 euro, to nie potrzebuję takiej atrakcji. Wolę sobie coś dobrego zamówić do jedzenia. I zmierzamy z powrotem w kierunku miasteczka, mając nadzieję, że będą otwarte tam jakieś jadłodajnie. Co i co? Tu masz to menu na 15 euro. Co, z mikrofonów się odgrzewają, słyszę. Co? Z mikrofonów się coś odgrzewają. No właśnie, lepiej było tam wybrać to miejsce. No dobra, no, tak standardowo wybieramy. O. Usiedliśmy już w jakiejś lokalnej małej restauracyjce, żeby zjeść coś ciepłego, bo na zewnątrz zimno. Więc czekamy na lunch. Tomek zamówił sobie jakąś sałatkę na wstęp. Ja zamówiłem jakiś kawałek kiełbasy, nie wiadomo co to będzie. Na drugie danie, a raczej na główne danie zamówiliśmy sobie jakiś filet, nie wiadomo z czego. Gdyż ciężko się po francusku rozpoznać, co jest co. I do tego później deser, ja biorę ser, a tam bierze jakieś czekoladowe coś. I co sądzisz o daniu? Było smaczne, dziękuję. Ale nie było zachwycające. No ale było też bardzo tanie, no to... To nie może iść w parze. Bardzo tanio i super jak to zachwycająco. Było poprawnie, było tanio. Czekam na więcej. Niespodziewanie dobre. No. Poprawne było, bez rewelacji, ale jest to dosyć tania restauracja, więc nie było co się tam spodziewać, zbyt wiele nie wiadomo jakich smaków z Księżyca. Teraz czekamy na deser, ja czekam na deser serowy, czyli sery, wtedy kawa i jedziemy dalej w drogę do kolejnego miasteczka, które nazywa się Villefranche-Bondeval. Co? Dobre ciasteczko? No, wiadomo. Dojechaliśmy już do miasteczka Villefranche. Z
drugim członem nazwy, którego nie potrafi wymówić. I zapowiada się całkiem ładne miasteczko, za wyjątkiem pogody, która jest bardzo wietrzna i zaczyna kropić. Ja już zapomniałem, że my nie jesteśmy na lazurowym wybrzeżu. Jest tak zimno, chłodno, wietrznie, nieprzyjemnie, wilgotno i mokro, że mróz. A do tego nienawidzę w maseczce, jak noszę okulary i oddycham, to mi wszystko zaparowuje. Nienawidzę tego. Bardzo ładne miejsce. Cały rynek otoczony starymi arkadami. Już się trochę uspokoiło, przestało padać, przestało tak strasznie wiać. Zrobiło się nawet odrobinę cieplej, ale my opuszczamy już Villefranche i jedziemy do ostatniego już dzisiaj trzeciego miasteczka, które nazywa się Belcastel, czyli nie wiadomo, czy to piękny zamek, czy co. Zobaczymy, ale jest tam zamek, w którym aktualnie mieszkają Amerykanie z Nowego Jorku. Po 20 minutach dojechaliśmy już do Belcastel na parking. Idziemy zobaczyć zamek. Francuski zamek, w którym mieszkają Amerykanie. Ciekawe, jaką flagę wywieszają na maszcie. Czy amerykańską, czy francuską. Proszę Państwa, no to miasteczko już w ogóle wygląda zupełnie jak plan filmowy.
Proszę Państwa, jako że jest to nasz wyjazd urlopowy, a nie taki zwiedzający, że biegamy, łazimy, sprawdzamy nowe miejsca, piszemy artykuły, nagrywamy, publikujemy, ten film powstaje tak jakby troszkę przy okazji, dlatego dzisiaj już kończymy powoli nasz dzień wyjazdowy. Wracamy do siebie, mamy ponad godzinę jazdy do naszej bazy w miejscowości Salle-Courant. Wracamy, napalimy w kominku i będziemy spędzać przyjemny wieczór. Teraz oczywiście piękne słońce wyszło, jak ja już mam zdjęcie zrobione, aparat schowany, jestem po drugiej stronie rzeki. Trudno.